Marce, a my się dzisiaj znajdujemy na premierze bajki W głowie się nie mieści. No właśnie, powiedz mi, co tobie się w głowie nie mieści? Ojejku, cały ten świat w głowie mi się nie mieści. No, ale co mi się nie mieści w głowie? Ale mnie zaskoczyłeś pytaniem, a co ludzie odpowiadają na ogół? Jesteś pierwsza, to teraz masz, słuchaj, paletę do wyboru. Co mi się w głowie nie mieści? No na pewno przeraża mnie w najbliższym czasie Frysia edukacja i to mi się w głowie nie mieści, że tyle może informacji, wiedzy dziecko, małe dziecko pojąć. O, to na ten moment mi się nie mieści. Twój synek Frysia, on już zaczął tą edukację szkolną i jak on sobie radzi? Wiesz co, Fryderyk jest w zerówce i na ten moment radzi sobie, myślę, wystarczająco dobrze. My nie jesteśmy też tak rodzicami bardzo wymagającymi, po prostu wymagamy tyle, ile potrzeba. O. Pomagacie mu w zadaniach domowych, jeśli są takie? Jeśli są takie... Z Fryderykiem uczymy się w domu liczyć i czytać. To tak, to pomagamy mu. Jak mu idzie? Co lepiej? Lepiej liczenie, bo on lubi liczby i takie duże nawet, w dziesiątkach tysięcy. Natomiast czytaniem to jest trudniej, ale uczymy się powolutku z sylabi. To, no każdy musi się nauczyć prędzej czy później czytać. No nikogo to nie ominęło. Oj, na pewno nie. A czy na przykład właśnie Misiek czyta mu swoje scenariusze? Nie czyta mu scenariusz. Myślę, że Frysio by się znudził do tego czasu, ale Misiek w ogóle mu czyta książki. Frysio uwielbia, jak mu się czyta książki. Nawet sam mówi, że czyta książki, ale to jakby analizuje obrazek po obrazku, który znajduje się na kartkach książki, ale czytamy Fryderykowi książki. No to za chwilę wakacje. No i jakie macie plany na te wakacje? Jakie mamy plany? W sierpniu, no to już jest zaplanowane, więc to mogę powiedzieć, na pewno odbędzie się wylot do Stanów. Lecimy najpierw chyba do Nowego Jorku, Chicago, Orlando. No tak będziemy zwiedzali i tym razem miesiąc, bo na początku roku byliśmy 3 tygodnie, a teraz już mówimy miesiąc zostajemy. Za mało nam było. I twój synek lubi te podróże, takie długie. Bardzo. Fryderyk bardzo lubi podróże i zawsze fajnie wspomina i nawet jak rozmawiamy, to mówi tak, ślub był na Key Westie, albo pani się pyta, gdzie byłeś Fryderyku, a Fryderyk tak sobie zażartował, bo byliśmy na weekend na Mazurach, on mówi w Miami, no i takie, wiesz, no fajnie. Wiesz, to jest małe dziecko i wiele ludzi mówi, że nie będzie pamiętało tego, co się teraz dzieje, ale to kształtuje jego osobowość, to jaki on jest, nie robi, no mało co jest w stanie zrobić na Fryderyku wrażenie, takie w granicach wiadomo, rozsądku biorąc pod uwagę jego wiek, no i dużo widział Frysio. A właśnie jak on znosi te dalekie podróże, no bo dla niego to też pewnie tak utrzymanie, wiesz, cierpliwości albo wytrzymałości w tych lotach, to też musi być wyzwanie. No przede wszystkim my się uczymy tej cierpliwości. Fryderyk jest uzbrojony po pachy, jak lecimy, ma jakieś książki, gazetki, tablet z bajkami wcześniej ściągniętymi, więc to nie jest tak, że lecimy w ciemno i nie wiemy jak, bo już podróże mamy za sobą, więc wiemy jak podróżować z Fryderykiem. Baliśmy się tego momentu, że jak przestanie siedzieć w wózku, bo wypada, no bo już on ma zaraz 7 lat, no to co dalej, jak będą te spacery wyglądały, te 20 ileś tysięcy kroków dziennie, nie ma problemu. On łazi tyle, ile gada Koterski, tyle Frysio łazi, naprawdę. On lubi podróże, Fryderyk, po nas po prostu. A lubi też tak dużo gadać? Jezu, strasznie. Nie, no jakby kolejne dziecko poszło w ślady, to znaczy w ślady i miało przysposobienie Miśka, to by zagadaliby mnie na śmierć. Jeden i drugi to taka dusza artysty i Frysio tyle samo gada, co Misiek. Czyli masz w domu 2 gaduły. Bardzo, ogromne 2 gaduły w domu mam. Właśnie Misiek i synek sobie tak usiądą na fotelu czy tam na łóżku, to po prostu końca nie widać. Tak, tak. Tak, ale oni w ogóle są bardzo podobni do siebie, dlatego często denerwują się na siebie, no i lubią siebie, lubią razem spędzać czas. To jest fajne, fajnie patrzeć na to w ogóle. A czy właśnie wasz synek się na przykład dopytuje o rodzeństwo? No fajnie, dzisiaj padło to pytanie i coraz częściej pada. Tak, dopytuje się, jak ma fazę, że mu się nudzi, chciałby, żeby ktoś się z nim pobawić, ale kiedy czułby zagrożenie albo zazdrość mu się jakaś włączy, taka no nieoczywista, bo nie wiadomo skąd ona wynika, no to już nie chce rodzeństwa, więc to tak u niego wygląda. Ale myślę, że dojdziemy do tego, bo ja bardzo chciałabym mieć większą rodzinę. No.
Czyli marzy ci się na przykład jakaś córeczka albo drugi synek? Marzy mi się córeczka albo drugi synek, albo córeczka i synek. To bliźniaki? Albo nie, bliźniaki bęben by mi pęknął. Nie, nie, ale jedno po drugim byłoby super. No. W sumie taka już wielodzietna rodzina, bo trójka w tych czasach to jest naprawdę już, można powiedzieć, niestandardowy model. Tak, to prawda, rzeczywiście niestandardowy, ale pamiętam jeszcze, jak urodziłam Fryderyka pierwsze lata, zarzekałam się, że nie chcę kolejnego dziecka, że to jest koniec. I natura nas tak stworzyła, nas kobiety, że my szybko zapominamy, jak nam było trudno, jak nie mogłyśmy dźwignąć tych pierwszych nocy, kiedy musiałyśmy, każdy ma oczywiście inaczej. Jak ktoś mówi, trzy razy w nocy się budzi, ja mówię, Boże, cudownie, ja się budziłam co godzinę do Fryderyka. Więc ja już zapomniałam o tym, jak mi było trudno, po prostu. Czyli teraz po prostu, jakby się powtórzyło to z przyjemnością. Muszę teraz przypomnieć sobie, później znowu powiem, że nigdy więcej, no i upłyną znowu chyba z 4-5 lat i zobaczymy, jak dalej, dopóki będę mogła i będę miała siłę. A masz takie właśnie takie wyobrażenie sobie na przykład, że trójka tych dzieci, a może czwórka, piątka? O Jezu, ale żeś teraz powiedział, nie no, piątka może nie, chociaż wiesz, różnie to w życiu bywa, nie wiem na jakim etapie ja będę, jak będę miała 40 lat na przykład, za 7 lat, kto wie, słuchaj, kto wie, tak naprawdę w przyszłości kogo się ma tylko? Rodzinę. Tylko rodzinę. Teraz są znajomi, przyjaciele, a w przyszłości już później rodzina. I tak fajnie. Przyjaciele z wyboru, którzy też są rodziną. O, to też tak. I tak fajnie się miło spotkać z tymi swoimi dziećmi przy tym wigilijnym stole, prawda? Jak już tak trochę podrosną. Tak, no sama wiem, jakim jestem dzieckiem i uwielbiam spędzać czas z moimi rodzicami i w ogóle święta. I teraz 1 lipca lecę z tatą na wakacje i z moim bratem i z mojego taty dziewczyną, więc uwielbiam dużą rodzinę i uwielbiam moich rodziców i z nimi spędzać czas. A właśnie Marca, czy ty byłaś tak bezstresowo wychowana i czy też ty swojego synka tak bezstresowo wychowujesz? Wiesz co, o Jezu, to bezstresowo to tak strasznie brzmi. Znaczy trudno powiedzieć bezstresowo, no na pewno jeżeli przekroczyłam pewne granice, no to byłam być może w jakiś sposób ukarana. Myślę, że ja nie byłam tak totalnie bezstresowo i Fryderyk też nie jest, jest taką kombinacją różnych rodzajów wychowywania. No bezstresowo też nie mogę powiedzieć, ale mamy też dużo cierpliwości do Fryderyka. Uczymy się obsługiwać go, uczymy sami siebie, bo mówię, to dużo od nas zależy, żeby z nim rozmawiać, żeby go rozumieć. Tak jak nawet w głowie się nie mieści, no to kilka razy tą jedynkę puszczaliśmy Frysiowi, no bo to jest właśnie o emocjach bajka, więc... Więc to taka u nas kombinacja jest tego wychowywania. No. A które z was właśnie, czy ty jako mama, czy Misiek jako tata jest bardziej taki srogi dla Frysia? Zależy w jakich okolicznościach i zależy w jakim jesteśmy nastroju. Jeżeli Misiek jest bardziej przepracowany, no to mam mniej tej cierpliwości, ale ja miałam na przykład więcej cierpliwości do nauki Frysia jazdy na rowerze. Misiek ma może więcej cierpliwości do jego różnych zachowań, więc to tak uzupełniamy się. Każdy wypełnia jakąś tam lukę.